Przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji Gothica 2 Nozgruka pod tytułem Grzesznicy. Kontynuujemy sobie naszą historię w tej modyfikacji. Rozmawialiśmy już naprawdę z wieloma tutaj ludźmi i wzięliśmy sporo w sumie questów. Pierwszego questa, którego wykonaliśmy, tam trzeba było przynieść jakieś przedmioty, jakieś narzędzia, piły, młotki i deski do tego, żeby im tam jakby przyspieszyć pracę w budowie tych wszystkich łodzi, żeby po prostu stąd no odpłynąć, bo sami wiecie, jak to tutaj wszystko wygląda, a jak ktoś nie wie, no to jak to wygląda? Właśnie tak to wszystko wygląda. Jest po prostu wszędzie wkoło zamku woda, no i trzeba się jakoś stąd wydostać. Tylko pytanie, czy paladyni, którzy będą mieli już gotowe te wszystkie łodzie, czy nas zabiorą, czy nas, skazańców, zwykłych ludzi zabiorą, czy zostawią nas tutaj? Zobaczymy. Ale pomagajmy, starajmy się pomagać, może to się na coś przyda. Mamy troszkę zadań. 3 czy 4 są takie bardzo... Nie, że nietypowe, ale można powiedzieć, że takie troszkę... Kurde... Ciężkie, szczerze mówiąc. Nie zasłużył na coś takiego. Bo na przykład... Trzeba zabić owce i na przykład trzeba... pilnować tego, żeby nikt dosłownie z paladynów mnie nie zauważył, jak będę zabijał tą owcę. Ale wiecie, owce no tam jak na hita walniemy, tam w nocy to tam szybko to nic się nie stanie, nie? Ale jak się okaże, że zacznie mi gdzieś uciekać, to może być problem. Bo z pięściami troszkę tak szybko raczej sobie chyba nie poradzę z tą owcą. Ale to jest mniejsza. Na przykład też trzeba zabić paladyna. Musimy zabić udara paladyna. No i to jest trochę takie, w sumie można powiedzieć, ciężkie zadanie, jednak musimy również otworzyć bramę. Bo między tą bramą, między tymi kratami są po prostu widać tutaj te skrzynie, w których prawdopodobnie coś możemy znaleźć. No i wyobraźcie sobie, nagle jakiś skazaniec, czyli my idziemy sobie otworzyć bramę i tak po prostu bierzemy jakąś skrzynię i po prostu zabieramy coś ze skrzyni. Wiadomo, że coś tam oni na to zareagują. Ale chciałbym zobaczyć, czy po prostu... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Pewnie ten gościu ma klucz, czy po prostu coś tam nam tylko powiedzą, czy będą nas ścigać wszyscy? Zobaczymy. Potrzebuję klucza od pomieszczenia, gdzie otwiera się krata. Ty masz go na pewno. Co? Po co? Tam nie ma nic interesującego. Więc i klucz nie ma żadnej wartości, czyż nie? Myślę, że to dobra wymiana. Nie mam nic dla ciebie. Zapomnij więc o kluczu. Dobra, będziemy mogli dostać klucz, ale trzeba po prostu coś mu przynieść. Albo po prostu mu go ukraść. Ale no raczej on to po prostu będzie widział, że my sobie obok otwieramy drzwi i otwieramy kratę. Ciekawe na przykład, co byśmy mogli mu przynieść. No ale dobra, to na spokojnie, sprawdziliśmy. Zaspokoić głód. Wreszcie jestem na wolności, trzeba by coś zjeść i odpocząć. Ucieczka, więc Hugo. I możemy w sumie pójść do Parsivala, powiedzieć mu o tym, że zanieśliśmy tamte rzeczy, pomogliśmy tamtemu gościowi. Ciekawe, czy to wystarczy na to, żeby on wypuścił tego skazańca drugiego, tego Hugo, który nadal siedzi, no i niby chciałby pomóc. Jeśli chodzi o Hugo... O jego uwolnieniu nie może być nawet mowy. Niczym nie okazałeś nam swojego oddania. Aha, widzę, że nawet jak już zacząłem pomagać, to nawet wykonanie jednego zadania niestety nie przynosi nam nic. No szkoda. Więc po prostu musimy zrobić więcej tych zadań i dopiero. Trzeba najpierw się przespać, bo jest deszczowo strasznie i... No, słabo to wygląda po prostu, więc się prześpimy. Nawet poduszki są, zobaczcie, łóżko Brutusa. One są podpisane. Fajnie to wygląda w sumie, poduszka. Do południa. Zapiszmy, wczytajmy, bo było chyba nadal słychać deszcz. I się to nie zresetowało. Czyli za co byśmy mogli się w sumie wziąć? Ciężko powiedzieć. Zerknijmy jeszcze raz sobie na te zadania wszystkie. Czyli otwarcie bramy, nie, polowanie na owce. Moglibyśmy niby spróbować, ale lepiej jakbyśmy mieli chociażby nawet jakąś pałkę, żeby po prostu to szybciej nam poszło, bo na pewno nie będziemy mieli
zanim ją tak na pięści pokonamy, zabijemy, to znaczy, no to troszkę nam zajmie i ona pewnie w tym czasie ucieknie i inni to będą widzieć. I w jaki sposób mam zrobić to, żeby zabić Udara? Nie mam jeszcze pomysłów. Zaspokoić głód. No dobrze, ale w jakim sensie? Czy ja mam po prostu cokolwiek zjeść i... I to minie? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Trzeba by coś zjeść i odpocząć. Coś tam już odpocząłem, nie? I coś tam jadłem ogólnie, ale... Może to... Coś będzie z tym więcej jeszcze. Możemy w sumie tak naprawdę jeszcze porozmawiać z innymi, bo nie do końca ze wszystkimi rozmawialiśmy. Popytajmy, po prostu popytajmy, zobaczymy. To było oczywiste od dawna. Wyglądasz na zamyślonego. No i co? Co ci do tego? Nic. No tak, zainteresowałem się. A może pójdziesz gdzieś indziej się interesować? A może jednak powiesz? Nie, nie powiem. Paladyni są coś nie w sosie. Co tam mruczysz pod nosem? Idź już sobie! Ej, zaczekaj, opowiem. Słucham uważnie. Nie wiedziałeś. Jakiś drań ukradł paczkę moich mieczy. Chcę je odzyskać. To rzeczywiście prawda. Podejrzewasz kogoś? Tak mi się właśnie wydaje. To albo któryś ze skazańców pracujących przy budowie łodzi, albo któryś ze strażników. Strażników? Z jakiego powodu mieliby cię okradać? Christopher rozpowiada o mnie przeróżne kłamstwa. Nie pytaj, czemu to robi. Skąd ty? Wyraźnie mnie nie lubi. Nie o tym nie mówi. Pomogę ci. Zacznij od Christophera. Nawet jeśli nie on je ukradł, to na pewno coś wie. Dobrze, spróbuję odzyskać twoje miecze. Nie mów, że o tym nie wiesz. No dobrze, czyli dlatego jest taki trochę nie w sosie, bo ukradli mu miecze. No dobrze, Christophera już gdzieś mijałem, chyba tam. Ale jeszcze chwilka. Sprzedasz mi broń? Ty chyba na głowę upadłeś. O czym nie mówisz? Jeżeli ktoś zobaczył ciebie moją broń, to zaraz zamiśniemy na sąsiadnych szubienicach. Czemu aż tak surowo? To było oczywiste. Jesteś skazańca. Nie wolno ci posiadać broni. A paladin nie rozumiem nigdy w ogóle, czemu cię tak przejmuje? Zresztą teraz po tej powodzi wszystkich zmieni. I mniej broni w rękach ludzi. Skąd ty to masz? Po prostu o tym zapomnij. Słyszałem coś innego. No dobra, ale... Tak jak już mówiłem, no jakaś pałka, jakakolwiek by się nam przydała w sumie. Zastanawia mnie to, czy ja będę mógł sobie tutaj wchodzić do tych pomieszczeń takich różnych. Chociaż... O ja pierdzielę. Szczury. Pięścią to ja za bardzo nic nie zrobię, nie? Czemu nie mogę deski wziąć? A, ona się rzuci. W sumie szkoda, bo... No ale dobra, tak to byśmy jakiś expik tam wzięli, ale nie spodziewałem się tego, że w któryś z pomieszczenia... W któryś z pomieszczeń może być po prostu jakiś szczur. No ale dobra. A jeżeli tu były... To właśnie, może coś tutaj będzie można znaleźć. Jakieś złoto jest ok. Miodek mamy. Pięściami to po prostu no nie zrobiłbym za dużo pewnie, nie? Tym szczurom nawet. A, no i możemy też... Trzeba teraz uważać w sumie, bo... O, właśnie. Dobra, nie wiem... Możemy spróbować w sumie. Ej, nie jest jakiś taki twardy w sumie. No z jednym tak sobie radzimy. Także spoko. No i możemy uzbierać sobie 200 sztuk złota i będziemy mogli kupić strój... Coś podniosłem? Niewidzialnego? Była animacja. Będziemy mogli sobie strój kupić obywatela, więc no będziemy wtedy mogli normalniej wyglądać. Skrzynia Tandora. W ogóle jakby nie mam z nią interakcji żadnej. Okej. Okay. No nie, dlaczego nie mogę stąd jakiegoś patyka wziąć lagi po prostu? Kolejna modyfikacja, w której potrzebuję lag. No ale... będzie czym wtedy się, no, delikatnie bronić, no i...
szybciej będzie można owce zabić. Ale chyba spróbujemy z pięści, myślę. Może jakoś tam na szybko się ubi uda to zrobić. Ale da się coś tutaj znaleźć, więc po prostu chodźmy. Uważajmy oczywiście tylko na to, że te szczury mogą nam wyskoczyć. Ale tak to chodźmy, zbierajmy to wszystko. Będzie można to sprzedać i wtedy sobie kupimy no, ten strój obywatela. Wtedy będziemy lepiej już wyglądać na pewno. Także taki delikatny plan. No i jakiś tam... Nie może tak dalej być. Co tu robi ork? Wszystko jest możliwe. Gratak. Teraz człowiek. Zostawić Gratak sam. Gratak rozpaczać po swoich braciach. Gratak potrzebny spokój. Tak jakby brakowało mi zmarć. Co tutaj robisz? Gratak ukryć się tu przed gniew Boga Wody. Wielka woda nakryć ziemię i bracia Gratak zginąć. Gratak być blisko mury i ocaleć, gdy woda się podnieść wysoko. To nie może być tak dalej. Nie boisz się, że cię tu znajdą? Przecież wiedział o tym. Gratak, nie bać się śmierci. Bo Gratak już nie mieć po co żyć. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Czemu tak mówisz? Bracia Gratak martwi. Amulet Gratak zaginąć. Słyszę o tym po raz pierwszy. Co to za amulet? Gratak, być syn ducha. Ludzie nazywać szaman. Każdy szaman mieć swój amulet. Amulet pomagać rozmawiać z duchy. Bez niego Gratak nie jest już szaman. Bez niego Gratak tylko wstyd dla klan. Nie chcę już o tym słuchać. Jak możesz przynieść hańbę swojemu klanowi, skoro on już nie istnieje? Jeśli Gratak żyć, to żyć i klan. Przecież nikt nie może cię osądzić. Wina przed samym Gratak być straszna. Gratak musi porozmawiać z duchami. Gratak prosić u nich o wybaczenie i modlić o uratowanie braci. Jeśli ten amulet jest dla ciebie taki ważny, to spróbuję go odnaleźć. Człowiek mówić prawda? Człowiek pomagać Gratak? Czemu człowiek to robić? Mnie nie musisz o to pytać. Nie trzeba. Liczę na otrzymanie za to sowitej nagrody. A, Gratak rozumieć. Ludzie nie pomagać nikomu z czyste serce. Dusza ludzi zła. Gratak może zawrzeć układ. Jeśli człowiek zwrócić mu amulet, to Gratak dać człowiek swoje energia. Brzmi nieźle. Dobra, gdzie może być ten amulet? Woda unieść amulet na najwyższa wieża zamku. Jasne. Dobra, można łatwo to zrozumieć. Po prostu w najwyższej wieży, czyli raczej w tej gdzieś powinniśmy znaleźć ten amulet. Specjalnie to wziąłem, że po prostu będę liczył na taką dobrą nagrodę. Ciekawe, czy coś mi w ogóle zrobi, jak otworzę jego skrzynię. Bez właściwego klucza nie klucz. Tego nie otworzę. Bo liczę po prostu na coś, a tak naprawdę to moglibyśmy tylko powiedzieć komuś, komukolwiek, że tu jest ork. Więc po prostu on niech uszanuje to, że nie sprzedałem go i że chcę mu pomóc, a to, że będę chciał za to jakąś nagrodę, to niech po prostu, no, zrozumie to, nie? Czyli musimy się dostać do tej wieży. Nie wiem, w jaki sposób woda uniosła tak wysoko ten amulet, ale dobrze. Niech i tak będzie. Czyli tu tak naprawdę mamy wszystko sprawdzone. Tego się nie spodziewałem, że ja tu jakiegokolwiek orka znajdę w zamku. Chociaż, no, ukrywa się, ale... No tego się nie spodziewałem. Możemy wejść wyżej. Zobaczymy jeszcze, czy coś tutaj wyżej znajdziemy. I postaramy się znaleźć mu ten amulet. Odnaleźć ten amulet. Ciekawe, w jakim sensie to będzie ta energia, co nie?
Czy mi da po prostu, nie wiem, coś do many, powiedzmy, dostaniemy? Czy w ogóle, jak to będzie w ogóle wyglądało? Da mi trochę swojej energii, no to tak myślę, że może to jest jakiś szaman, no to jako szaman, no to da mi na przykład trochę tam many na stałe, co nie? Po prostu za te zadanie dostaniemy i tyle. Ale nie wiem, zobaczymy. Aha, to jest, widzę, że zawalone przejście, chociaż... Znaczy przejście, tu nie widać żadnego przejścia, ale zawsze chyba tutaj było. No dobrze, więc, czyli w jakiś sposób będzie trzeba się tam dostać. Akin. Z nim nie możemy rozmawiać. W ogóle to możemy się pomodlić. Możemy. O, dziękuję mi za modlitwę i dostaliśmy jeden do życia i mamy całe życie. W sumie spoko. No, pozbieraliśmy sobie troszkę tych przedmiotów. Nadal raczej nie będzie to odpowiednia ilość do tego, żeby kupić sobie ten strój obywatela, myślę, ale na spokojnie sobie raczej tam pozbieramy, czyli po prostu, no, zbierajmy, aż w końcu to zbieramy. No ale niestety będzie na pewno sporo kufrów, które dokładnie są albo pozamykane na klucz, albo będzie trzeba do nich wytrychy. Mamy 30 punktów nauki, ale nie mamy żadnych wytrychów. Trzeba by było kupić wytrychy i wydać tam te punkty nauki. Nikt nie patrzy, chyba nie. Znam się na otwieraniu zamków. Wydać tam te punkty nauki, żeby po prostu sobie te kufry pootwierać, no bo zobaczcie. Trochę tych skrzyń tutaj mijamy i naprawdę myślę, że większość jest po prostu na jakieś tam wytrychy pozamykana. O, nawet wytrychy znalazłem teraz. Mikstura. Może tutaj się tam skrzynię uda otworzyć? Nie znam się. Też nie. No zobaczcie, po prostu to jest w większości pozamykane. Czyli raczej to wszystko. Myślę, że mogą być jakieś tam ciekawsze przedmioty w tych skrzyniach i możemy nieźle na tym zarobić. A że nam pozwolili chodzić po całym zamku i wiecie. Nie do końca nam pozwolili zbierać wszystko, co znajdziemy, co nie? Ale że pozwolili nam chodzić po całym zamku. Wtedy, jak zbierają te przedmioty, te narzędzia i te deski, to skorzystajmy po prostu z tego, że nas nikt nie ściga za to, że sobie chodzimy po tych różnych pomieszczeniach. Więc pójdźmy porozmawiać z naszym przyjacielem, który, kurde, był gdzieś tutaj, ale... Dobra, jest tutaj Dral. I zobaczymy. Nie wiem już, co... Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Nie jest to zbyt uczciwe. Nie może o tym trudno, ale to uwierzyć. Co to kogo obchodzi? Kto każe ci takie rzeczy? Jak się dostać do cudzych kieszeni, by dostać stamtąd cenne rzeczy? Mogę ci też pokazać, jak stać się zręczniejszym. Liczyłem też bardziej na to, żeby otwieranie zamków się u niego nauczyć. Okradanie ludzi. Kradzież kieszonkowa. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra, weźmy. Naucz mnie, jak okradać ludzi. Aby kogoś okraść, najpierw musisz odwrócić jego uwagę. Mówią to, powiedz mu jakiś dowcip, powiedz komplement, zadaj pytanie, przy którym będzie musiał pomyśleć. A potem płynnym ruchem zabierz jego sapiewkę. Brzmi to dosyć prosto, ale zawsze trzeba zachować ostrożność. Okraść pijanego... Trudno mi w to uwierzyć. Natomiast chciwy, czujny handlarz, kto od razu wezmie straż, która z największą przyjemnością da ci po łbie. Uwierz, właściwie wiem, co cię czeka. Co nieco się dowiedziałem. Gadaj! Paladyni wcale nie mają zamiaru zabierać ze sobą robotników i innych więźniów. Wiedział o tym wcześniej. Zbyt wielu ludzi i zbyt mało łodzi. Gdy tylko łodzie będą gotowe, paladyni odpłyną stąd, a nas zostawią na pastwę losu. Arsival powiedział ci coś takiego? Tak, jakby nie. Rozmawiałem z Golbertem, który zajmuje się budową łodzi. Nie dowierzaj mu zbyt za bardzo. Rozmawiałem ze strażnikami i robotnikami. Nie mówili o tym. To znaczy, wiedział o tym wcześniej. Tak, ale wierzę mu jednak bardziej niż paladynom. Trudno mi w to uwierzyć. W takim razie ja też. Więc co on zamierza? Ma plan. Lecz na razie mnie w niego nie wprowadził. Trudno mi w to uwierzyć. Dał mi zadanie, aby sprawdzić, czy nie jestem czasem szczurem podesłanym przez paladynów. Sprytnie. Co to za zadanie?
właściwie może mam zabić paladyna o imieniu Udar. Nie zasłużył sobie. Zabić paladyna? Widziałeś ich zbroję? Nie chcesz. Nie ma na to żadnych szans. Nie zamierzam stawać przeciw niemu w bezpośredniej walce. No tak. Potrzeba sposobu. Z tego co pamiętam, umiesz grać na lud. Nie mów, że o tym nie. Myślisz, że jeśli mu zagram, to z wdzięczności poderżnie sobie gardło? Tam. Skąd? Znowu. Mówiłem ci kiedyś, że moja babka była czarownicą? Powiedziałem tak. Dokładnie to samo. Jaki jest jednak związek pomiędzy lutnią, udarem i twoją babką? Moja babka nauczyła mnie zaklęcia, które tworzy na wodzie realistyczne obrazy. Udar stoi na murze blisko wody. Będziesz musiał podejść do niego nocą, wyszeptać zaklęcie i zagrać mu jakąś balladę na lutnię. Na wodzie pojawi się znajomy mu obraz i on mimowoli przyciągnie go do wody. Utonie, zanim się zorientuje, co naprawdę się wydarzyło. Brzmi idiotycznie. Trzeba odczekać. Może i tak, ale to sposób skuteczny. Moje zdanie i tak nie mogę go zapłacić. Skąd mam wziąć lód? Cholera, to faktycznie problem. Nie sądzę, aby się znalazł u miłośnika brzdąkania. Poszukaj jednak w koszarach i w magazynie. Nie sądzę, że. Jak brzmi to zaklęcie? Brzmi tak. Kto? Siostro Wodo, słuchaj mnie. Rysuj obraz, serce oszukać. Rozsądek, wiecz. To jakieś bzdury. Nie warcz. Trudno mi w to uwierzyć. Jeśli się nie podoba, to zabij go sobie gołymi rękami. Dobra, dobra. Życz mi powodzenia. Nie zasłużę. Powodzenia, stary. Nie tak jak mówisz. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Tak. Ten jeszcze krzyczał, zabić paladyna, a strażnicy obok. No to nieźle. Tak jak już mówiłem, będzie pewnie coś tam trzeba pokombinować z nim, żeby go po prostu, nie wiem, wepchnąć do tej wody czy coś, no i prawie tak myślałem. Będzie coś trzeba tam zagrać na lutni, jakieś zaklęcie wypowiedzieć, no i dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? Jakoś myślę, że się powinno udać, chociaż nie widzę w tym dużych szans, ale no jeżeli zaklęcie zadziała, no to w sumie czemu nie? Ale no trzeba znaleźć lutnię jeszcze. Ale dobra, no znowu pada, ja pierdzielę. No dobra, może jakoś się tam uda to zrobić. No niestety, ale otwierania zamków się nie nauczyliśmy. Czy ja mogę takich knechtów okradać? Nie, nie mogę. Takiego strażnika? Też nie mogę. No w sumie dobra, jeżeli już się nauczyliśmy kradzieży kieszonkowej, nie wiem już, w co wierzyć. Może nic mi nie będzie mówił, jeżeli obok niego otworzę te drzwi i nagle sobie wejdę i otworzę bramę, co nie? Ciekawe. Bo można albo mu ukraść, albo właśnie no coś mu tam przynieść i... Ale ukradnij klucz, wymagana zręczność 25, my mamy 15 zręczności. Możemy się tej zręczności tak naprawdę nauczyć. U naszego przyjaciela. Mamy i tak 20 punktów nauki. Jeżeli 10 wydamy, bo 10 potrzebujemy jeszcze, to będzie spoko. Jeszcze będziemy mieli kolejne 10 na przykład na te same właśnie otwieranie zamku, więc na luzie. Bo raczej tutaj uczenie się walki, siły, czy coś takiego nie będzie nam za bardzo potrzebne w zamku. Tak mi się wydaje. Więc po prostu nauczmy się tej zręczności. Mamy już 25 punktów. Jeszcze mamy 10 do wydania tych punktów nauki. Spróbujmy mu ukraść ten klucz. Na pewno też oczywiście no ta zręczność przyda nam się większa, w większym stopniu. Jak będziemy kogoś jeszcze innego chcieli okraść. Więc po prostu no zobaczmy jak to będzie wyglądało. Zapiszmy sobie jeszcze przed tym. I dobra, mamy to. Przy okazji doświadczenie też dostajemy, czyli na plus, bo niedługo będziemy mogli mieć już kolejny poziom, za który będziemy mieli, no, punkty nauki. Wygląda na to, że woda zniszczyła mechanizm. O kurde, to szkoda. Powiem o tym Gorwijowi. Czyli niestety. Ale strażnik nie zareagował. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Czyli chyba spoko. Nie wiem w jaki sposób. Łukre to szczura, wiem, że naprawiał mechanizmy, ale przez tą wodę po prostu musiał się tam dostać do tych wszystkich mechanizmów. Ktoś za to odpowie. Rdza jakaś wzięła może, no i co? Mam własne zdanie.
nic się nie zrobi, może, nie wiem, ciekawe co powie. Komu? Gorwijowi? Tak, Gorwijowi, ja już myślałem na początku, że ja to brałem od Goldberta. Dobra, mi się pomyliło, Gorwi to ten. Mechanizm podnoszący kraty jest zepsuty. No to go napraw, idioto! Jak mam to zrobić, co? Może jeszcze mam pozbyć się wszystkich paladynów? Tak, w takim wypadku byłaby to faktycznie jakaś korzyść z twojej leniwej dupy. Spadaj stąd! Ale on jest frajerem, ja pierdzielę. Ci wszyscy tutaj są frajerami. Naprawdę, oni tu przychodzimy, dają mi jakieś takie zmyślone zadania. Weź zabij owce, zabij paladyna, otwórz bramę, weź coś ze skrzyni. Po prostu oni chcą nas za bardzo wykorzystać, to widać. I trzeba na nich troszkę uważać. Nie wierzyć we wszystko między innymi. No i tak to właśnie wygląda, ale zadanie jest jako w sumie zaliczone. No, nagrody no to nie dostaniemy za to, że przecież no nic nie zrobiliśmy. Spróbowaliśmy co prawda, ale no nic nie zrobiliśmy. Jak to ma wyglądać? Ktoś mnie musi tutaj nauczyć otwierania zamków, tylko jeszcze nie wiem kto, bo będzie mi to na pewno potrzebne. Goldbert, kradzież kieszonkowa, 25 zręczności też. O właśnie, możemy sobie pokradać. Teraz zobaczymy co dostaniemy. 25 sztuk złota i 60 expa. Słuchaj, jest sprawa. Pomożesz? A, przepraszam, też ogólnie mówiłem o tamtych ludziach, nie o Parlafie, że jest też frajerem, tylko o tamtych, bo z tym jeszcze nie gadałem, a może ten strażnik nie będzie jakiś taki zły. Tylko tamci po prostu, ci robotnicy mnie bardzo chcieli wykorzystać. Co mam zrobić? Proste. Trzeba posypać łóżko pewnego człowieka okruszkami chleba. O kim mowa? O Brutusie. Dobra, ale dlaczego? Ten mięśniak strasznie boi się chrząszczy, a one bardzo lubią resztki jedzenia, rozumiesz? Czyli przylezą do kruszków w jego łóżku? Tak jest. Będzie miał wesołą noc. No to jak? Zgadzasz się? Co z tego będę miał? Jak to co? Moją dozgonną wdzięczność. Ale jesteś szczodry? No to czego chcesz? Czegoś bardziej materialnego. Mogę dać ci złoty pierścień. A na co on mi? Sprzedasz go komuś. Tandorowi na przykład. Jeśli oczywiście przekonasz go, żeby z tobą handlował. Nie wydaje ci się, że to podło? Nie, nie wydaje. Brutus wszystkim tu zawadza. Dlatego taki żart z niego nie jest niczym złym. Zgoda. Zatem jesteśmy umówieni. Masz tu okruszki. Łóżko Brutusa jest w lewym pokoju dolnego piętra koszar. Tylko nie daj mu się przyłapać, bo on ma bardzo mocną pięść. Postaram się. No dobra, widzę, że z nim też można zagrać w pokera. Śmieszne zadanie, chociaż w końcu jakieś takie luźniejsze, chociaż można uważać. Trzeba uważać troszkę, bo jednak może być tak, że akurat jak to będziemy robić, to on tutaj będzie szedł, ale na szczęście nikogo tutaj nie ma, ani jego, ani nikogo innego, więc się raczej udało. Szybka akcja, szybko wracamy, żeby nic, nikt nas nie podejrzewał. Hej! I powiedzmy o tym Parlafowi. Brutusa czeka wesoła noc. Zasłużył na to. Zuch, dobra robota. Masz tu złoty pierścień jako nagrodę. No, jakiś tam żarcik delikatny Parlaf chciał zrobić, okej, pomogliśmy mu w tym, dostaliśmy nagrodę, bo równie dobrze mogło być tak, że chyba oszalałeś, że ci dam ten złoty pierścień. Nawet jeśli byśmy normalnie zrobili te zadanie, co nie? Ale jednak się udało. Mówił, że Tandor będzie handlował, okej, tylko że czy nam się uda go przekonać? Kradzież 30 zręczności musimy podbić. Co tutaj robisz? Ja i moi bracia zamierzamy opuścić Górniczą Dolinę. Wybieram z magazynu rzeczy, które mogą się nam przydać w drodze.
teraz czekam, aż robotnicy ukończą budowę łodzi. Wtedy załadujemy wszystko i odpłyniemy. Mam nadzieję, że się to uda. Łodzi wystarczy i dla ludzi, i dla całego wyposażenia. Możesz być tego pewien. Jaki kłamca. No, a na przykład Tandor mówi, że wszystko tam, wiecie, wystarczy miejsca dla wszystkich, nawet dla jakiegoś tam wyposażenia i tak dalej. Komu tu ufać teraz? Już nie wiem. Możesz mi coś sprzedać? Może i tak, ale na pewno nie sprzedam ci broni. No i oczywiście nie pokażę ci wszystkiego, co mam do zaoferowania. Pokaż mi swoje towary. Dobra, ale ogólnie możemy handlować, więc to też i tak jest na plus. Pas obywatela, jeżeli sobie kupimy ten strój obywatela, to będziemy mogli sobie ten pas też kupić i będzie tam lepiej z tym strojem, gdy będziemy go tylko nosić. Ale nie wiem, czy to będzie potrzebne. No i możemy mu zacząć coś tam sprzedawać, co nie, tak naprawdę. Chociaż widzę, że... Dobra, złoty pierścień możemy sprzedać za 38, więc spoko. Złoty świecznik, który zebraliśmy. Decha nam raczej nie jest potrzebna. Te ziela lecznicze są trochę warte, ale jak na razie możemy je zostawić. I pobawimy się jeszcze trochę w kradzież kieszonkową. Nie będziemy tak do końca wszystkiego sprzedawać. To i tak są jako składniki alchemiczne. Czekajcie, czekajcie. Aha, czyli w ogóle nie mogę się chyba jakby tym leczyć. Czyli po prostu raczej sprzedajmy to. A 4 kosztuje mięso kopacza, po 2 ciemny grzyb. W sumie to te rośliny lecznicze, jak nie możemy ich jeść raczej, to znaczy możemy, ale nam chyba nie uleczą. Chociaż trzeba by było w sumie zjeść jedną i zobaczyć. Ale jak chodzimy tak po tym zamku, to wystarczy, że będziemy sobie odpoczywać na łóżku i wtedy nam będzie się regenerować życie, więc po prostu myślę, że po prostu sprzedajmy to i tyle. Co jeszcze byśmy mogli sprzedać? Skóry wilka niepotrzebne. Miotła, węgiel. Piła. Kurde, jeszcze troszkę im brakuje, tak to byśmy mogli. Dobra, ten dżin sprzedajmy. Tak to byśmy mogli od razu ten strój kupić i zróbmy tak. Kupmy ten strój. Będziemy wyglądać już jak człowiek. Chyba to nam Daylon sprzedawał, tak? Nie. Ile? Hej, ty. W ogóle kradzież? 16 sztuk złota. Tak, i weźmy. Jest zielony, różowy, brązowy. Weźmy sobie zielony. Chcę kupić zielony strój obywatela. Dobrze, 200 sztuk złota. Masz. Po prostu będziemy już wyglądać jak człowiek, myślę, nie? Liczyłem, że troszkę inaczej on będzie wyglądał, ale no już inaczej wyglądamy, lepiej. Także i tak myślę, że na tym sobie możemy to zakończyć. Powoli to jakoś tak ogarniamy, powoli coś tam robimy, pomagamy. Będzie trzeba się nauczyć kradzieży kieszonkowej, nie kradzieży, otwierania zamków od kogoś, chociaż nie wiem, kto jeszcze będzie mnie tu uczył tego. I potwierać te kufry, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego, cześć.